Witajcie, tu walas, polski gość od zabawek. Zapraszam Was na moją nową wideo recenzję. Dzisiejszy odcinek to początek mojej przygody z najnowszą generacją zabawek Lego Bionicle, które powróciły do sklepów w roku 2015 po kilku latach rządów Hero Factory. Nie jest to jednak kontynuacja starej serii, ale nowy, świeży początek. Zobaczmy, co będzie miał nam do zaoferowania. Oto zestaw 7781 obrońca ziemi. Składa się z 60 elementów i w Polsce zazwyczaj kosztuje około 50 zł, choć mi udało się go znaleźć w promocji za 30. Z tego co widzę, obrońcy to nowe pokolenie pomocników dla z którymi zresztą mogą się częściowo łączyć. Ciekawostka, po pierwsze, ta postać jest też nazywana czasem kolgot, ale co jeszcze ciekawsze, jest płci żeńskiej. Więc może jednak powinienem mówić obrończyni ziemi? Jak widzicie, nowy Bionicle od strony technicznej jest osadzone w systemie części Hero Factory i jeszcze nie wyrobiłem sobie definitywnie zdania, czy jest to dobre czy złe. Na pewno ma to konkretne korzyści konstrukcyjne, o których powiem później, ale wizualnie też na razie zdaje to dla mnie egzamin. Mogę wręcz powiedzieć, że Obrończyni Ziemi przekonała mnie do siebie właśnie swoim wyglądem. Przez optycznie dużą głowę i krótkie nogi wydaje się o super zdeformowana, ale bardzo odpowiada mi jej czarno-fioletowa kolorystyka, którą dzieli z nowym onułą. Choć przyznaję, mini Gatling w klatce piesiowej też mógł mieć wpływ na moją decyzję o zakupie. Nie jestem natomiast pewien, czy dobrym posunięciem było wykorzystanie przezroczysto fioletowego plastiku w częściach zestawami. Jasne, wygląda to ślicznie, zwłaszcza przy odpowiednim świetle, ale mam kiepskie doświadczenie z używaniem tego budulca w ruchomych częściach. Póki korygot stoi na półce, nie mam zastrzeżeń, ale ciekawi mnie, w jakim stanie będą jej kończyny po paru godzinach zabawy z dziećmi. O wiele bezpieczniejszym pomysłem było danie jej przyciągającej wzrok dwutonowej maski, którą zresztą można zdjąć. I co ciekawe, wygląda na to, że ta maska nie ma żadnej oficjalnej nazwy. Nigdzie nie mogłem jej znaleźć, nawet na swojej ukochanej Brickpedii, także prawdopodobnie jest to zwyczajne kanohi anonim i tak już pozostanie. W każdym razie... Chciałem wam pokazać, jak się maskę na korygot zakłada i demontuje. W moich czasach, po wewnętrznej stronie maski, był bolec, który wczepiał się w twarz naszych bohaterów, albo od przodu, albo od góry. Ale tutaj zaczepy są dwa po bokach i wchodzą za policzki naszych bohaterów. I tutaj, jak widzicie, mamy taką przezroczysto zieloną dźwignię, która zresztą jest oczami kolgot. I gdy pociągniemy ją w dół, stanie się takie coś. Bardzo szybko wystrzeliliśmy maskę z dala od twarzy. Zróbmy to jeszcze raz, żeby można było to zobaczyć. Właśnie w ten sposób. Bardzo łatwo wchodzi i bardzo łatwo odchodzi. I gdy już się jej pozbędziemy, naszym oczom ukazuje się taka oto ciekawa głowa, która jasne, nie przypomina już Predatora, ale za to przypomina Terminatora. Także klimaty cały czas jak najbardziej dobre. I zobaczmy teraz jak widzicie, tutaj pod spodem prześwituje staw kulkowy, także gdy nie ma tu żadnej maski, zakres ruchu głowy jest ogromny. Tak, to mi przypomina dobrej jakości japońskiej figurki akcji. Ale zamontujmy na chwilę maskę z powrotem, bo. To jest ważniejsze głównie dlatego, że gdy maska jest zamontowana, po pierwsze ten zakres ruchu trochę się ogranicza, bo maska potrafi walnąć w główną broń kolgot, a tego nie chcemy, bo pociski zaczną nam wypadać. Ale co ważniejsze, ponieważ maska jest stworzona w ten sposób, aby można, by ją, można było ją łatwo zakładać i zdejmować, oznacza to też, że musimy sobie wyrobić odpowiedni chwyt, aby przy nawet najmniejszym przesuwaniu głowy nie zdjąć od razu maski. Łapie za samą maskę. I sama maska zostaje mi w ręku i jak widzicie stało się to, przed czym ostrzegałem, wyleciał nam pocisk. Zaraz go podniosę, ale na razie mocuję z powrotem i teraz muszę do tego podejść jakoś tak bardziej sprytnie. Najlepiej jeśli dwoma palcami złapię za przód maski, trzecim złapię na przykład za tą dźwignię i teraz dopiero zaczynamy ruszać głową. I teraz udaje mi się przesunąć głowę w inną pozycję bez zdejmowania maski. Także nie jest to coś e, przesadnie wygodnego. Nie jest to też coś bardzo frustrującego, gdy już człowiek pozna metodę, ale mimo wszystko wymaga to odrobinki myślenia. Teraz przejdźmy na chwilę do uzbrojenia i zajmijmy się tym mini Gatlingiem, który tak mi się podoba. No, ten widok naprawdę budzi we mnie wewnętrzny uśmiech. Jak widzicie, mamy sześć pocisków, i tutaj po środku to żółte coś. I to żółte coś z tyłu to mechanizm wystrzału. Także wystrzelmy sobie jedną lwiątkę, zobaczymy co się stanie. Może jeszcze coś zobaczymy. Także strzał, 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 strzał. Koniec amunicji. Wszystko odbywa się bardzo szybko. I jeśli koncentrujemy nasz wzrok na wylatujących pociskach, to jest to jak najbardziej całkiem fajne do oglądania. I teraz, gdy już nie mamy amunicji, możemy zobaczyć jak to działa. Jak widzicie, tutaj ten żółty element ma taką małą wypustkę, która przy obracaniu zahacza o czubek pocisków, który jest tutaj w tym gniazdku. Także, gdy jest zahaczony, wylatuje do przodu, bo nie ma innego kierunku, w którym mógłby iść. I gdy robimy to szybko, pozbywamy się całej amunicji. I fachowa nazwa. Tego systemu to żywiołowa, szybka wyrzutnia, choć ja wolę nazwę Tak, ta nazwa jest o wiele lepsza, bardziej oddaje radocha, jaka płynie z używania tej broni. I co najlepsze, jeśli pozbędziemy się pierwszej rundy amunicji, albo ją po prostu zgubimy, to szczęśliwie wśród części zapasowych, które dostajemy w tym zestawie, jest też więcej niż cały komplet drugi. Co jest całkiem fajne. Teraz zajmiemy się pozowalnością, a pozowalność w tej figurce jest sponsorowana przez stwierdzenie staw kulkowy. Wszystko co nie jest jakimś mechanizmem typu broń, jest na kulkach i to jest super. Głowę już widzieliśmy, także zajmiemy się ramionami, które jak widzicie, staw na stawie na stawie. Daje to całkiem dobry zakres ruchu. W niemal wszystkie strony, a nawet jeśli zdarzy się, że jakaś część nam wejdzie w paradę, to prawdopodobnie możemy ją w jakimś stopniu odsunąć, bo też jest zamontowana na stawie kulkowym. Także... Też pomaga trochę tej figurce to, że jej ramiona są trochę z tyłu za główną konstrukcją. To na pewno poprawia zasięg ramion. I łokcie też są całkiem w porządku. Oczywiście ruszają się do przodu, do tyłu. Trochę jak w Toxic Creepa. Tak. Super. Troszeczkę na boki i tak samo mamy kulkowe nadgarstki, także zakres ruchu w ramionach jest świetny, a w nogach też całkiem niezły. Swoją drogą, to jak wyglądają nogi, trochę przypomina mi nogi filmowego Screama. Ponownie mamy kulka na kulce, także szpagat nie jest żadnym problemem, jak również wykop do przodu i wykop do tyłu. I mamy też kolana, które ponownie ruszają się trochę na boki, ale głównie do tyłu, bardzo bez zakresu ponad 90 stopni, i również do przodu, jeśli ktoś to potrzebuje, i tak samo mają stopy. Naprawdę dla fanów pozowania te figurki mogą być prawdziwym skarbem. Ustawianie ich jest naprawdę fajną częścią całego tego doświadczenia. I co prawda, nie mamy ruchomej talii, ale pewnie jacyś fani od moców już się tym dawno zajęli. Także jak na figurkę tych rozmiarów, pozwalność jest naprawdę bardzo przyjemna. I tak jak chyba już kiedyś mówiłem, o ile wydaje mi się, że potencjalnie system części Hero Factory może być mało kompatybilny z częściami ze starszych systemów, np. Slicer czy pierwsze Bionicle, które były jeszcze bardziej technik niż to. Ale za to ogromną zaletą tego systemu jest to, że wewnątrz niego możemy sobie pozwolić na ogromny stopień personalizacji naszych figurek, i to nawet wykorzystując tylko i wyłącznie te części, które mamy już w zestawie. Spójrzcie na to, wystarczyło parę ruchów, aby kompletnie zmienić wygląd prawej strony Korgot. Pamiętam, że gdy miałem na przykład swojego Fire Slicera, Próba zrobienia z niego czegoś innego, wykorzystując tylko jego własne części, była dosyć trudna, a tutaj udało mi się to w mniej niż minutę. Choć ponownie, nadal nie jestem przekonany, czy te części, w które wchodzą kulki z przezroczystego plastiku, wytrzymają zbyt długie okresy zabawy. Jasne, teraz wszystko jest w porządku, łatwo odchodzi. Nie widzę żadnego zmęczenia materiału, ale mówię. W przeszłości miałem złe doświadczenia z przezroczystym plastikiem i ruchomymi częściami, także mam nadzieję, że to wytrzyma próbę czasu. Na razie jest za wcześnie, aby to oceniać, ale tak. Pozostawia to we mnie pewien niepokój. Teraz możemy wrócić do akcesoriów Korgot, a jeszcze kilka ich ma. Zacznijmy od broni dodatkowej. Pierwszą z nich jest para sztyletów do rzucania, które według pudełka powinniśmy umieścić w lewej ręce. Tak jak tutaj, i są to takie małe, zwykłe kawałki szarego plastiku, które nie robią nic poza wypełnieniem tej ręki. Kolgot nie posiada żadnego mechanizmu, żeby nimi faktycznie rzucić. I o ile nasz przeciwnik nie jest bardzo, bardzo blisko, to nie ma to żadnego zastosowania. Choć trzeba przyznać, że jest to zrobione z takiego, trochę bardziej miękkiego szarego plastiku, także pod naszym naciskiem te części się uginają. I trzeba być naprawdę kreatywnym, aby sobie zrobić tym krzywdę. Nie jest to takie złe, ale dla mnie mogłoby tego nie być. Dla mnie liczy się to, że mamy ten gatling. I e, z takim podejściem jeszcze mniej podoba mi się to. Druga broń, zrobiona z większej ilości części, nazywająca się w moim luźnym tłumaczeniu gwieździstym z tym wietłem, i e, to już po prostu wygląda słabo. Od przodu tak wygląda to w miarę w porządku, zwłaszcza jak się szybko obraca. Czemu zresztą służy ta zębatka? Tutaj za tą częścią, ale z boku, z tyłu wygląda to bardzo kiepsko, wręcz jak zbitek losowych części, które ktoś zmontował w takie ustawienie, żeby jakoś zrobić coś z częściami, które i tak, tak musieli dać do zestawu. Jest to naprawdę kiepsko wyglądająca broń, dlatego zazwyczaj wyjmuję ją. Zapominam o niej. Już wolę sobie na przykład przełożyć jeden z tych sztyletów do zwalniającej się w ten sposób ręki. I teraz można powiedzieć, że kolgot o wiele bardziej wygląda jak zaczepne żeńskie Rambo, gotowe do walki ze złem w każdej postaci. Zresztą, jedną taką formę zła dostajemy już w komplecie. Nazywa się to czaszkowy pająk, i właściwie jest to dodatkowa maska dla kolgot. Przesiągnięta złem i do tego z czterema odnóżami. Tak. Zdecydowanie wygląda to jak fragment jakiegoś obcego szkieletu. Być może nawet trochę predatorskiego. I te nóżki yy, naprawdę dodają temu klimatu. Zwłaszcza, co tak chodzi. To jest fajne, że te nogi ruszają się tylko w jednej osi: góra, dół, ale mając cztery, możemy stworzyć różne etapy pełzania po ziemi, gotowania się do skoku. Można z tym zrobić bardzo dużo mając niewiele. I tak, to służy jako regularna maska. Także pozbywamy się starej. Olewła, wczepiamy tę. I teraz kolgot jest już przejęta przez siły zła. I wygląda to naprawdę całkiem fajnie. Tak, kształt tej maski zdecydowanie dużo tutaj daje, i przyznaję. W przeszłości mieliśmy już motyw, że dobre postaci Bionicle są przechwytywane przez jakieś inne złe rzeczy, które wczepiają się w miejsce, gdzie wcześniej były ich maski. Ale tutaj to naprawdę wygląda najlepiej z tego, wszystkiego co widziałem do tej pory. Zwłaszcza jeśli mamy czym podświetlić oczy kolgot. To już wygląda naprawdę super! No i nadszedł czas na porównania, także zacznijmy od innych figurek Bionicle z motywem Ziemi. Tu mamy pierwszego oryginalnego Onue, tu mamy jego Turagę, a tu mamy jego Rahkshi. Idziemy w trochę nowsze klocki. Tu mamy nowego tachu z 2015, a tu mamy wcześniej recenzowanego już Toxic Reap'a z Hero Factory. A dla klimatów pozaklockowych tu mamy Deluxe Iron z Transformers Hunt for the Decepticons, a tu mamy War Machine z S8 Figuarts. No i tego też nie mogło u mnie zabraknąć. Oto powszechna puszka picia i potężne dwa złote. I jeszcze jako ciekawostkę pokażę Wam, jak wygląda instrukcja od Obrończyni Ziemi. Jest to dla mnie o tyle ważna kwestia, że ostatnio mocno zrzędzę, jakie to fajne są instrukcje od LEGO, a jak niefajne są instrukcje choćby od ConstructoBotów od Hasbro. Głównie dlatego, że tamte drugie mają boki, które są klejone zamiast zszywanych. No, tutaj tego argumentu nie będę mógł użyć bo tutaj też mamy klejenie, ale te instrukcje nadal są lepsze. Są zrobione z bardziej miękkiego papieru, a do tego ich strony są o wiele dłuższe niż wyższe, także jeśli interesuje mnie jakiś krok, to po prostu otwieram sobie na tej stronie, kładę sobie na ziemi, puszczam i jak widzicie instrukcja zostaje tam, gdzie ją otworzyłem. A nie jak w przypadku konstruktorbotów od razu sprężynowo by mi się zamknęła, co bardzo wydłużało proces budowy i bardzo, bardzo mnie wkurzało. Tutaj Budowa jest jak najbardziej bezstresowa i nadal uważam, że instrukcje od Lego są o wiele lepsze. Podsumowując, obrończyni ziemi Kolgot to dla mnie poczciwa figurka, której najmocniejszymi stronami są śliczna kolorystyka i broń wbudowana bezpośrednio w figurkę. Jej bardziej zabawkowe funkcje, takie jak interakcja z czaszkowymi pająkami czy zakres ruchu, nawet jeśli nie są dla mnie tak ważne, są całkiem niezłe. Jedyne czego bym się mógł uczepić, to słaba broń dodatkowa, głowa wymagająca odpowiedniego chwytu i niepewność co do wytrzymałości stawów po dłuższym czasie używania. Ale nie są to kwestie, które przysłaniają mi to co dobre w tej figurce. Dlatego uważam, że ten zestaw będzie dobrym nabytkiem tak jak obiekt kolekcjonerski, jak i zwykła zabawka. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się!